dzisiejszym vlogu odwiedzimy IKEA, sklep z Lego, drukarnię i przejedziemy się Dodgem Challengerem. No, także my już z Wiktorią jedziemy, mamy 11 minut drogi. Jestem bardzo ciekaw, bo naprawdę bym był mega zadowolony, jeżeli już byśmy mieli coś sprawdzonego, jeżeli chodzi o ciuchy. Wypuściłbym to dla samego faktu po prostu, że no ktoś może w tym chodzić na ciuchach, wiadomo, się z tego się orientuje jakoś dużo, nie zarabia, nie ma jakiejś przebitki, ale ogólnie promocja marki, że ktoś ubiera nasze produkty i mówi, kurczę, to jest naprawdę fajna jakość. Na rynku widziałem dużo gdzieś tam marek własnych, jeżeli chodzi nawet o jakichś influencerów czy sportowców. I jak gdzieś tam nawet sobie zamówiłem na próbę jakieś ciuchy, żeby zobaczyć, jaki to jest materiał, to powiem Wam, że 80% to jest totalna lipa. I nie chciałbym w takie coś iść. Wolę na ciuchach dużo mniej zarobić, ale to skalować i żeby klient wracał. No, chciałbym, żeby klient był tak potraktowany, jak ja bym chciał być potraktowany, jeżeli bym kupił jakąś bluzę, czy kupuję, więc mam nadzieję, że się uda. Może to nie Londyn, ale Brynów też jest zajebisty. Tesla. Co sądzisz o Teslach? Chciałbyś? Ogólnie na samochodach się słabo znam, ale jeżeli chodzi o elektryki, to nie uznaję nawet tych takich dopalenia, a co dopiero samochodów. Nie, no tak poważnie, to jak gdzieś tam konsultowałem się z paroma osobami, to samo to, że gdzieś tam trzeba to ładować, potem jak to się rozładuje, to no nie pojedziesz. No i że trzeba sobie planować trasę, że no, no bo to chyba tak działa, nie, że możesz tam przejechać ileś kilometrów, a nie wiem, coś ci wypadnie gdzieś pojechać, no już nie zajedziesz, więc żeby mieć elektryczny samochód, no to chyba trzeba mieć tak dużo pieniędzy i nie pracować, no bo trzeba mieć też dużo czasu, żeby ogólnie jak się rozładuje, no mieć czas, więc no nie dla mnie. Ja wolę pracować, ale jak ktoś lubi udziwnienia lub ma jakiś argument, dlaczego są lepsze, to dajcie znać w komentarzu, ale osobiście chyba nigdy bym elektryka nie kupił. Chyba, że cię zmuszą. Chyba, że mnie zmuszą, ale to wtedy tak, no na razie mnie jeszcze nie zmusili do pewnych rzeczy, więc jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu, niech mnie tylko Wiktoria tutaj doprowadzi, gdzie to konkretnie jest. Tu nie wygląda, jakby była szwalnia. No i jesteśmy na miejscu, powiem Wam szczerze, że w głowie myślałem, że to będzie trochę większe, ale jest mniejsze. Ale jak jakość będzie dobra, to mi wystarczy, ale średnio to widzę. No ale jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Myślałem na początku, że przyjechaliśmy na marne, ale dostaliśmy jakieś info i mamy jakiś punkt zaczepienia. Pokazał nam stronę kobiety, która też robi takie ciuchy bardziej premium i w takie coś chciałbym uderzyć, żeby ogólnie nawet ta bluza czy spodnie były droższe, ale ktoś od Was to zamówi, jeżeli będzie chciał wesprzeć naszą firmę i zobaczy, kurde, to jest materiał, który jest na lata po praniu, nie zmienia swojej jakby objętości, nie jest jakby rozciągnięty. I wtedy będę mega zadowolony, więc my teraz lecimy do IKEA, nie do IKEA, gdzie my? Do IKEA. Do IKEA, no bo już myślałem, że gdzieś indziej. Potem po to Lego mam nadzieję, że zdążymy i zobaczymy niebawem po prostu, co z tego będzie. Jak tu wchodziliśmy, to mówię, no kurde, nie uda się. Troszeczkę małe to, nie wyobrażałem sobie, że to będzie takie jakieś duże, coś jakoś szwalnia, no ale to trudno. Widzicie, trzeba w życiu próbować, bo przyszliśmy, nie dostaliśmy tego, co chcemy, ale mamy informacje, które nas pokierują, żeby być bliżej tego celu, a na pewno to osiągniemy. Ogólnie zaczynamy z ciuchami, jeżeli już znajdziemy coś konkretnego, od podstaw, czyli gdzieś tam spodnie dresowe, bluza, jakieś bezrękawniki, ale dajcie znać, bo bardzo mnie to interesuje. Sam dla siebie takie coś bym chciał, ale nie wiem, jak Wy to odbierzecie. Takie koszulki, jak ma troszeczkę Furia, Six Silk, z takiego materiałem wiadomo, ale z takimi właśnie opinaczami tutaj na łapie. Pewnie Wam podejdzie, ale i tak muszę gdzieś tam to usłyszeć od Was, zobaczyć w komentarzach, więc koniecznie dajcie znać. I ogólnie z innej odzieży, co byście chcieli, bo mówię, na początku skupiamy się na podstawach, ale potem będziemy rozwijać, bo uważam, że od czegoś trzeba zacząć i tak samo Wy w życiu, jeżeli coś zaczynacie, to zróbcie byle co, jakiś początek, jakiś krok, bo wiele osób, nawet z moich znajomych, zauważyłem, ma takie podejście, że on nie zaczyna z żadnym biznesem, on nie zaczyna z żadnym pomysłem,
jeżeli nie ma dopięte wszystkiego naraz, nie? Czyli już, nie wiem, buty, spodnie, wszystko nie. Zacznijcie od jednego produktu, nawet słabego, ale poprawiajcie to, ulepszajcie. Im jesteście wyżej, tak jak ja już jestem na pewnym etapie, no to już chcę ten pierwszy produkt zrobić mega. Ale jeżeli zaczynacie od zera, to róbcie cokolwiek i potem to ulepszajcie, bo jeżeli będziecie czekać, kiedy będzie ten idealny moment, kiedy będziecie mieli wszystko przygotowane, to on nigdy nie nastąpi. Zawsze jak się odpala tą kamerę, to ja nie wiem nagle co mówić, a tak kurczę, jak kamera leci, zawsze się coś wytnie fajnego w rozmowie. 9 marca też będziemy na Cloudzie. Akurat mam tylko dwie wejściówki, więc tutaj z Wiktorią, operatorką kamery. Więc też ciekawego coś nagramy. Na Cloudzie już byłem raz i powiem wam szczerze, z takich gali większych, no to po prostu na tym tylko byłem raz i bardzo fajnie się gdzieś tam to ogląda. Nie mówię tutaj o poziomie sportowym, ale ogólnie o całym wydarzeniu. Teraz też oglądaliśmy KSW i jak gdzieś tam przez kilka miesięcy się ze znajomymi spotykaliśmy, oglądaliśmy te friki, człowiek się tak do tego przyzwyczaił, tak jak to KSW oglądaliśmy, ten poziom, poezja, więc sport to sport i nieraz naprawdę warto obejrzeć coś profesjonalnego, bo od tych frików nieraz to już głowa mała. I te awantury w tych frikach, gdzieś tam to przekraczanie granic, jak mnie ktoś kiedyś pytał, czy bym chciał zawalczyć z kimś, to nie. To nie, bo no są przekraczane wszelkie granice, wjazd na rodzinę, cokolwiek. Nie odnalazłbym się tam jeszcze przy kamerach, jakieś wyciąganie brudu. To nie dla mnie, ale oglądnąć jakieś wydarzenie. Przynajmniej byś wszystkich wyjaśnił. Właśnie, kurde, tam chyba są już bardziej wytrawni gracze w takich wyjaśnianiach. Dobra. No, jedziemy do tej IKEA, ale i tak się nie mogę doczekać Lego. Bo już nie składałem 3 dni albo 4 nic. Już mam taki głód. Wiesz, że to jest ten głód narkomana. Tak. Ostatnio mówiłem, że moim uzależnieniem ostatnio to jest Lego i książki, bo no czytam dosyć sporo. Nieraz nawet ostatnio, czy to nawet w Londynie na telefonie sobie tam czytałem, to jedną książkę potrafiłem przeczytać, co prawda 250 stron to nie jakoś dużo, ale nakupywałem tych książek, że jeszcze 1/4 nie przeczytałem, ale nakupywałem, bo fajny tytuł, mówię, kurde, no to jest coś konkretnego i tak już półka tam pęka, więc czekamy jak będzie dom i wtedy sobie zrobię pokój Lego, księgarnię, siłownię, no i wtedy będzie gitara, a nie, że idę spać i się boję czymś, potem ta szafka nie zawali na głowę z tymi książkami, a od tego raczej nie zmądrzeję. Zapomniałem dzisiaj kardaryny wziąć. I od razu odpowiem wam na pytania dotyczące tego, czy jest ona kancerogenna. I bardzo często to powtarzam w filmikach. Są dwa badania. Jedno pokazuje, że kardaryna działa przeciwnowotworowo. I jest drugie badanie, które pokazuje, że działa pronowotworowo. Jaka jest różnica? No, warto zaznajomić się z wszelkimi badaniami, jakimikolwiek są. I sobie samemu wnioski wyciągnąć osobiście, jak dla mnie dawka czyni truciznę. W tych badaniach, gdzie działała pronowotworowo, no to były podawane dawki tym szczurom kosmiczne, więc raczej nas nie stać na takie dawkowanie po 1-2 opakowanie dziennie. Więc zdrowy rozsądek, myślę, przede wszystkim. Co ciekawe, jest już z Wiktorią kiedyś zauważyliśmy, że jak nagrywamy jakiś materiał i ja nieraz mówię o danym środku, o danym mechanizmie działania, to nieraz Nie czytałem danych badań naukowych, tylko po prostu mówię, to działa tak i tak, potem Wiktoria szuka tego w badaniach i to jest. I nieraz się tak zastanawiamy, czy oni po prostu tych badań naukowych nie robią na podstawie tego, co ja mówię. Ale no, taką bekę mieliśmy, bo naprawdę nieraz czegoś po prostu nie czytałem i nie wiem, skąd ja to wiem. Ale wiem. No, badania może robią pod naszą narrację, Hero Farm sponsoruje pod tezę i woda zabija, bo każdy pije i umiera. No. Śmiertelny monotlenek diwodoru. Kto? Monotlenek diwodoru. Kto to jest? Śmiertelna substancja. Gdzie ona jest? Występuje? Co? To jest woda? No, bez te... No nie. Woda przecież... A, dobra. Dobra, jedziemy, bo szwalnia czeka już dawno na IKEA. Ale jak wyposażenie domu IKEA, jak chcę wyposażenie studia? Chyba źle dojechaliśmy, Wiktorii. W cateringu raz dostałem, jak z treningu głodny przyjechałem, jeszcze cardio zrobiłem, mówię, ale się nawpierdzielam. Przyjeżdżam do domu, głodny jak cholera,
A tam z cateringu mi została zupa i dwa jakieś tam puszka czy makaroniki. Mówię, no zajebiście, już nie będę miał cateringu. Wsiąść bym wsiadł, ale portfel wyciągnąć... Mam! Nie. Dobra. Paweł, to nie portfel, ty nie zapłacisz DK. No ale pojedynczymi sztukami tabletek może by jakoś przeszło. Rynek ustala wartość. Sugerujesz wejście Hero Pharma na giełdę? Hero Pharm Coin? Blockchain? Nie znam się na giełdzie. Krypto. Hero Pharm Coin. Jak typowy obywatel, nie znam się na giełdzie, więc w nią wejdę. Kolega mówi, że da się zarobić. U nas raz w Jaworznie było takie coś, że gościu z kopalni, nawet gdzieś znajdę ten artykuł, wziął kredyt na 80 tysięcy złotych, bo kolega mu powiedział, że idzie zarobić tam inwestując w coś, nie? No i stracił te pieniądze. I był, to jest trochę jak potem ktoś, nie wiem, gra w coś, bierze pieniądze i potem państwo, proszę mi pomóc, bo chciałem zarobić, a straciłem pieniądze. Gdzie idziemy zjeść? To na górę, nie? Jedzenie jest dobrą częścią zakupów, nawet się mówi. Jak idziesz na zakupy, idź najedzony, to wtedy nie będziesz miał ochoty na kupno czegoś niezdrowego. Teraz będę wam odpisywał tutaj na raporty. Fajna atrapa, takie pod zdjęcie na Instagrama. Dobra, chodźcie. Labirynt, trzeba użyć mózgu. Windą nie przejdziemy. Nie, ja muszę coś na ciepło zjeść. Jakieś białko. Białko. Mięso? Takie coś. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę nagrywał test jedzenia z Ikei, ale mamy tutaj fryteczkę w sosie żurawinowym chyba. Bardzo dobre. Niewegetariańskie, czyli też bardzo dobre. Smacznego. Pomału zaczynamy wyścig. Wyścig z czasem. Mamy jednego konkurenta. Wyprzedzi nas. Czego szukamy? No, zieleniny na pewno. Już mamy tutaj takie dwa kwiatuszki. Wiktoria tutaj wybiera. No, żeby trochę ładniej było w tym studiu. A potem jedziemy po Lego, dlatego to i tak mnie tak nie interesuje, bo ja już jestem myślami w składaniu klocków, no ale trzeba coś fajnego poszukać. Mam nadzieję, że długo nam nie zajdzie, bo nienawidzę robić zakupów, ale przynajmniej nie muszę niczego przymierzać, więc jest ten plus. Na peptydy. Nie no, masz pomysł, gdzie teraz? No dalej. Dalej. Przed siebie. Ani kroku wstecz. W 35 metrach? Muszę to sprawdzić. Czyli tu bym spał. No ale nie ma miejsca na toaletę. Gdzie tu by była toaleta? Tam. Tu. Ale jaja odwzorowane takie. Nie wiem, wygląda przytulnie. Ale pewnie na dłuższą metę. No wiecie, teraz są te mieszkania takie drogie, ale no 35 metrów. No może samemu to jeszcze jakoś, nie? Ale w dwie osoby nie ma szans, chyba że tak przejściowo. No ale widzicie, regał na książki jest, więc no byłoby ciężko, ale no. Ale widzicie, jak można zrobić przytulnie, to wygląda to super, mi się przynajmniej podoba. Trochę hotel mały, ale własny. Tutaj do napinki lustro, żeby sobie... O. Co lubi Kej? Kardio robi? Jedyny plus właśnie tych labiryntów jest taki, że trenujesz cierpliwość. W sumie dwa plusy są i kroki, bo tutaj naprawdę można narobić dużo kroków, ale trzeba trenować cierpliwość. Co mamy wszystko? Wiktoria pokazywała zdjęcie, jak to będzie wyglądać. To jest naprawdę ślicznie. Klasycznie na fakturkę, żeby troszeczkę od podatku odciążyć się. No i żeby ten kanał wyglądał dużo lepiej. No i mamy wszystko, w końcu jedziemy po Lego, po coś sensownego. Godzina w tym sklepie, ale już jestem taki wyrzuty z emocji, z energii. Ale dobra, fakturka jest, to ogarnięte, zielenina będzie, więc ładne widoki. Już się nie mogę doczekać, ale zobaczmy, jakie tam będą klocki. Otwórzmy tylko tą. A i tak najbardziej z tego wszystkiego mnie to usatysfakcjonowało. Tak nie noszę jedzenia w pudełkach, ale może to będzie odpowiednia motywacja. Dobra, cyk, cyk. Nie no, patrz, ten karton teraz elegancko wygląda. Jak mnie policja zatrzyma, no to będą sprawdzali, czy to jest THC, czy nie. Ale ładnie, ładnie. Zielony kolor, przyjemny dla oka. Ostatnio, moi drodzy, przystopowałem z podcastami, ale straciłem wenę. Bardziej tutaj chodzi o to, że
co chwilę miałem jakiś wyjazd, czy to gdzieś tam do tego Londynu, czy wcześniej do Egiptu typowo odpocząć i tak naprawdę no, nie miałem tej ciągłości. A że tak to ujmę, nie jest tak wiele osób chętnych na podcast, żeby stricte przyjechać do Jaworzna, no bo każdy gdzieś tam w większości przypadków ma dosyć daleko, no i nie ma po prostu tego czasu, a ja znów nie mam za bardzo czasu, żeby tak jeździć po Polsce, więc przystopowałem, natomiast samo studio w sobie nie pójdzie na marne, bo coś tam wymyślimy i podcasty będą dalej robione, tylko po prostu nie tak regularnie i zawsze, co tydzień, jak to miało miejsce wcześniej. Aczkolwiek te formy vlogów, jeżeli Wam się spodobają, no to też będą troszeczkę powiązane z tym, bo będziemy jeździć po różnych osobach, robić trening z różnymi osobami, no i też rozmawiać, więc będzie taki podcastowy vlog, ale ogólnie jak ktoś będzie miał czas, jakaś ciekawa osobistość, chociażby doktor Dworniczak, który też czasu mało ma, ale jakoś go tam zmotywujemy, to i tak będą robione, a wizualnie musi być lepiej, więc po to, żeśmy tutaj przyjechali, żeby małymi kroczkami to poprawiać. Tymczasem ciśniemy po Lego, bo już się nie mogę doczekać. Ale potem jadę zawieźć Wiktorię. Tam ma być też taki mój ziomeczek, którego poznacie. Fajną furkę ma. Ile on ma lat teraz? Teraz to ja. Czyli ile? Urokowo młodszy. Czyli ile? 19. 19? Furka za 100 tysięcy. Zobaczcie sami. Tylko pierw Lego, bo to jest kluczowe. Tylko tutaj, żebyśmy gdzieś zaparkowali. Nienawidzę Katowic, bo naprawdę tu prawka nie zdał. Teraz on wydawał. Już dwa razy mnie Wiktoria poprawiła, bym wjechał gdzieś dla autobusów. No jestem trochę większy, ale nie jak autobus. O kurwa! I monster, gdzieś musi być monster, bo to mało dzisiaj. Jeden monsterek, 150 mg kofeiny, potem jakaś napój kawopodobny w Ikei, bo tam... Ale ty ile przyjmujesz kofeiny? Dziennie? No. Z 400 mg. A zastanawiałeś się, żeby zrobić detoks kofeinowy? Zastanawiałam się. Dwa tygodnie, od który trwa? Zastanawiałam się chociaż na tydzień. Ale poza ale tym zastanawianiem się nie wyszło nic. A, nie, no wiesz, kawa to jest. Wydajność w pracy spada. No, niby tak, nie, ale wolę się wyspać. Nie, no bez kawy, bo gdzieś tam jakieś te monstery rzadko co piję, ale no, kawę muszę, nie wiem, dla samego smaku. Obstawiam, że jakbym zmienił na kawę bezkofeinową, to nie miałbym czegoś takiego, że kurczę, a muszę kofeinę wypić albo coś, nie? Kiedyś robiłem przerwę od kofeiny i powiem Wam szczerze, że po tygodniu czułem się tak samo energiczny bez kofeiny, jak potem po, nawet bardziej. Jakby tam nie było żadnego takiego konkretnego Lego, to będę musiał się zadowolić tym Ninja Go. Chociaż takie samochody fajne są, ale naprawdę chcę... Fajne, no. Najbardziej mi się i tak ten Lego Architekt podoba. Te statuły wolności, te wszystkie budowle. I to było spoko, to mam w domu. I wszystkie drogi prowadzą do apteki, jak zwykle. O, jest, dobra. Stop. Wikingów, nie? Kreator. Super, dziękuję bardzo. No, jak widzicie, mamy tutaj jeden duży zestaw Wikingów, jeden taki zestaw do studia typowo, żeby ładnie na półce to wyglądało. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zadowolony. Siateczki eleganckie z Lego. No i co, teraz jedziemy do szkoły, do Wiktorii, pogadać z jej nauczycielami, no żeby w końcu zrozumieli, że robi porządne rzeczy z porządnymi ludźmi i może nawet będzie z nami składać Lego. Nie torby Louis Vuitton, tylko to. To jest prawdziwe bogactwo. Słyszałem, że macie furę lepszą niż nauczyciele tutaj. Tak Wiktoria mówiła. Tak bywa, wie? Ale już widziałam z daleka. Fajne, fajne. No ale to jest fura. Dobra, wsiadaj. Zmieszczę się tutaj? To jak, gdzie mam się dać, jak ja się tu nie zmieszczę? Ile trzeba zarabiać, żeby takie coś mieć? Panie, to trzeba sprzedawać tutaj ludzi na sztuki. Rozumiem. Tylko żebyśmy się nie zabili, kurwa. Bo ja chcę jeszcze pożyć trochę. Przełóż to sobie, wiesz? Czekaj. Co? Przełóż to sobie, aha, bo ci będzie padło sobie. Jaką to ma moc? A wiesz co, to ma prawie 400 koni. Co ty gadasz? No to masz 5,7 pod łaską. Po 8.
Widzą nic nie mówi, ale no, pewnie widzą, co będą oglądać, to już tak, dużo więcej. Tak. Znaczy dokładniej, nie chcę tu oszukać, jest jakoś 376 koni i 536 juta. W skrócie w chuj. Aha. Nawet. Znaczy to, no to jeszcze nie jest tak bardzo, bardzo w chuj. Żebyś gościa ale... nie potrącił. Ale ile takie, jakbyś ktoś chciał za gotówkę kupić, to ile myślisz? A wiesz, to zależy, który rok, nie? Ale... Takie typowo 100, ten na 100 tysięcy, jak masz 100 tysięcy, to z nowszych roczników pod dom na spokojnie będziesz mógł sobie taką zawieźć i naprawić. A z tych roczników... Kurde, no powiem ci. No. Fajnie, fajnie czuć, tak, kurde. Ale tylko trakcję tam... straciliśmy na początku, wiesz? Na autostradzie byłoby spoko, nie? Znaczy po prostu chciałem, kurde, coś większego, wiesz, bo... Możesz zobaczyć... Nie no, no to jest duże auto względem, żeby sobie się pomieścić. Sushi widzę, dieta śródziemnomorska. Nie, ale świetne. Szybko. I no, cały czas sobie będziesz nim śmigał teraz? Znaczy no śmigam teraz cały czas, nie? No. To co, jedziemy do Jaworzna? Może by jechać do Jaworzna. Jaworzno, welcome! Tu jest życie. Jak ci się Amerykanie spodoba? No powiem ci, mega spoko. Jakby wiadomo, że masz plastiki tutaj wszędzie, ale jest klimat. Ja nie jestem wybredny. To jest klimat, poza tym powiem ci, że ja też miałem tak na początku, że kurde, tyle tu tego plastiku, ale tak naprawdę końcowo ale tak nie twoje oczy jedynie na tym, wiesz, może troszeczkę tam czasem przycierpią, ale tak to nie ma żadnego znaczenia, nie? No tak na to nie patrzę. No. A wiesz, auto sportowe, wiesz, rusza się, tak. No i wiesz, i... Ale jest dużo fanów właśnie takich, no, tego typu. No wiesz, ono przede wszystkim wygląda, nie? I wyróżnia się, nie? Tak. Przede wszystkim. No powiem ci, wiesz, to nie jest drogie auto, ale ono wygląda, brzmi, jedzie, tak. Wiesz, to jest naprawdę wygodne auto, nie? Pomimo, na przykład pomijając już kwestię jakiegoś tam spalania, co już rozwiązujesz, wiesz, instalacją LPG, jeżeli, wiesz, chcesz zamontować, to ogólnie auto jest bardzo przyjemne, nie? Jedynym problemem to można mieć w takich troszeczkę ciasnych miejscach, jeżeli chodzi, wiesz, o jakieś galerie i tak dalej, to musisz się trochę pomęczyć i masz takie w sumie, że tobie się nie chce, nie? A co, ona jest długie, nie? Tak, jest duże, bo to masz 5 metrów. Jak Arteon, czy? Nie wiem, jakie wymiary ma Arteon, ale podejrzewam, że 4-8 metra. Więc może być jakieś 20 cm, wiesz, różnicy, nie? No bo tu masz jednak te 5 metrów, wiesz, i ten. Nie chcę mówić, wiesz, jak jest w Arteonie, bo nie wiem, nie? Musiałbym zobaczyć, ale... A jest super pod tym względem też to auto, że, no mówię, wyróżnia się na ulicy, nie? Bo nieraz są nawet fajne auta, ale po prostu jest ich pełno, nie? Już żygać tym idzie, nie? A... Tak, tak. No wiesz, ja osobiście na przykład lubię BMW-ki i w tym roku chciałbym sobie kupić F32. Wiem, że ci to nic nie powie, no. ale ogólnie jest to BMW serii 4 w kupecie, wiesz, 3 drzwi i tak, no, dalej. No i można ją naprawdę w fajnej cenie wyrwać, jednocześnie bardzo tanio zrobić 400 koni. Wiesz, wystarczy, że wymienisz tam takie podzespoły jak, wiesz, intercooler, dolot, zmienisz program i masz, wiesz, ponad 400 koni. To się Paweł mi spodobało. No. Ja lubię takie, kurwa, wiesz, ale coś to, wiesz, innego. Ale od dołu fajnie ciągnie, kurde. No. To jest to, że wiesz, że jedziesz, nagle jest takie, wiesz, jeb! Takie nagle, przyspiesza, nie? Wiesz, przyspieszenie. Ten nie powiem ci, w Arteonie mam bardzo podobnie, a tam jest 190 koni. Mhm. Ja jest ogólnie gorąco. No to jest coś. Nic mi to nie mówi, ale wygląda petarda. Ale wygląda petarda. Na kluczyku możesz odpalać sobie auto. Nie. Uuu! Czyli można tak sąsiadów budzić w nocy, no, nie? Że tak, a nie mogę spać, to inni też nie będą, nie? Tak serio, to my mamy ten, pracę z importem, wiesz, aut z USA. No. I to jest nasz klient, więc wiesz, jakbyś dlatego potrzebował to... Dlatego chciał ci taki właśnie program sprzedażowy przez trasę. Ja myślałem, że ty jako dobry przyjaciel mi chcesz podarować takiego. Kurde. Nie, nie, znaczy... Nie, wiesz, nie, nie, nie. Nie, chodzi o to, że... Chodzi o to, że wiesz, my jesteśmy w stanie na przykład taniej ogarnąć takie auta, nie? Znaczy ja z tego nic nie mam, ale po prostu wiem, że to jest dobra oferta, nie? Nie, bo mówię, nic z tego nie mam. Tylko to są fajne furki, które można naprawdę taniej kupić. Dziwne, tylko z tego.
Ale nie, to jest przyjemność przede wszystkim. Te auta są super.